tym odcinku wyruszamy na październikowy rejs. Szukamy naszego jachtu. Zapominamy o linie. Płyniemy na wyspę Ewia. Jesteśmy pierwszy raz w porcie Karystos. A więc kolejna wyprawa. To? Kolejna wyprawa. Jedziemy. Już jest ciemno, ale tym razem samolotem. Tym razem samolotem, bo okazało się, że jest dużo taniej. Więc zapakowaliśmy dwie walizeczki, jedną dużą torbę Heli Hansen i jedziemy, no. I jedziemy do Aten. To więc tutaj w Hani przed lotniskiem można zostawić samochód, tak jak my to zrobiliśmy. Nie trzeba nawet się umawiać, po prostu trzeba przyjechać i zazwyczaj jest miejsce. A jeszcze nie wiem, co by się stało, gdyby nie było miejsca, no ale powiedzmy. No i inflacja dopadła i również parking, ponieważ dwa tygodnie, jedziemy na dwa tygodnie, 51 euro, a było 40 chyba. No, w drogę. No, jesteśmy w Lavrio, w porcie, tym razem nie w Olympic Marinie, tylko w porcie, ponieważ tutaj stoi łódka, którą będziemy pływać i to nie jest Rafaella tym razem, tylko Swell, to jest inna łódka, też South Sea Sail, no ale nasza łódka była niedostępna, więc umówiliśmy się z Christosem, że udostępni nam tę łódkę Swell i właśnie szukam, bo nie do końca wiem, gdzie ona jest, tutaj jest pełno tych jachtów. I tak idę. No i szukam, no. Bo wiem, że gdzieś tutaj jest w porcie, ale dokładnie gdzie, no to nie wiem. Ale muza, nie wiem, czy słyszycie, muza wali. Druga w nocy, 2:30. Chyba jednak Olympic Marina lepsze. Jeśli podoba ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. No, więc znalazłem. No i wracam po Agnieszkę. Agnieszka tutaj czeka. Bo wysłałem się po naszukanie tego jachtu, bo Agnieszka ma jeszcze cały czas kłopoty z nogą, więc tak dobrze nie chodzi. Prawie dobrze. Co? To co? Idziemy? Drogę. Ponieważ Rafaella jest w pracy, my jesteśmy na innej łódce. Łódka nazywa się Swell i jest elegancka. Wczoraj ładnych parę minut zastanawialiśmy się, jak włączyć światło, zanim odkryliśmy, że jest gdzieś tam z boku panel. Gdy przyjechaliśmy, powitała nas muzyka z tutejszej restauracji. No to jest przypadłość nocowania w portach. Zawsze jakiś restaurator uważa, że powinien nam umilić nocleg dobrą. No z tym bywa różnie. Muzyką. To czy dobrą, no bywa różnie, ale jedno jest niezmienne. Głośno. Zawsze jest głośna. Gdzie płyniemy? Właśnie się zastanawiamy, gdzie płynąć, bo już zrobiła 10 godzina, czekamy cały czas na zakupy. Pomyślałem o Andros, ale tam jest dość daleko, więc nawet nie wiem. Możemy przypłynąć jeszcze tutaj na wyspę do Karytos. Co ty na to? Zatoka Karytos. Nigdy tam nie byliśmy, prawda?
No, to ja wolę tam, gdzie nie byliśmy. No tak, tak, no właśnie. Nierzadko pływamy we dwójkę i z reguły nie mamy z tym kłopotów. Ale czasem, przy ogarnieniu wszystkiego, o co trzeba zadbać przy wypływaniu, gdy załoga jest tak mała, łatwo coś przeoczyć. Tak było, kiedy wypływaliśmy z portu Lavrio. Nie wciągnęliśmy cumy na pokład. Popłynęła za nami i minęło kilka dobrych chwil, zanim się zorientowaliśmy. Na jachcie zawsze trzeba mieć oczy dookoła głowy. W kierunku Ewi. Teraz przed nami, za chwilkę tam będziemy, plaża Kolona. Zaglądam na Google Maps, a tam napisane czynne całą dobę. To jest najfajniejsze w naturze. Czynne jest całą dobę. Jak się fajnie płynie, no. Tego mi brakowało. No, jest przyjemnie bardzo. Poznajemy tę łódkę, ale na razie jest super. Mamy pełne żagle. Mamy ładny wiatr z tyłu. Jest cieplutko. Połowa października, druga połowa października w zasadzie. Jest ekstra. Co ciekawe, w ogóle nie ma żadnych jachtów w okolicy. Jak rozglądamy się po horyzoncie, nic nie ma, prawda? Jakoś tak gościutko. No poza sezonem, wiadomo. Ale my bardzo lubimy poza sezonem. Jest fajnie. Duże miejsce w dolinach, nadal ciepło. No, jest fajnie. Kiedy jestem na morzu i słońce odbija się od powierzchni wody w taki sposób, że woda staje się srebrzysta. Srebrzysta, świetlista. Przepiękny widok. Płyniemy sobie. Płyniemy. Czy nie płyniemy? Wiatr sobie trochę z nas żartuje, bo wieje z tyłu, więc go nie odczuwamy i mamy wrażenie, że nie płyniemy. Ale ląd coraz bliżej, więc tak, tak płyniemy. Zbliżamy się do portu Caristo na Ewi. Jest niedaleko, no, ale tutaj zbliżamy, a obok nas statek wojenny. Jakoś nie wiem, czy czuję się pewnie. W jednej z zatoczek tutaj jest plaża świętej Paraskewy. Paraskevi w języku greckim znaczy piątek. No i Paraskewa urodziła się w piątek w rodzinie pobożnych chrześcijan w czasach, kiedy bycie chrześcijaninem wymagało odwagi. No i to się objawiło później w życiu dorosłej Paraskewy, ponieważ zażądano od niej, by wyrzekła się wiary. Ponieważ się nie zgodziła,
cesarz Rzymu, Antoninus Pius, kazał wrzucić ją do kotła z gorącym olejem. Ale jak dobrze wiemy, kto pod kim dołki kopie, no i wrzący olej prysnął w twarz cesarza i go oślepił. Cóż pozostało cesarzowi? Błagać Paraskewę, by go uzdrowiła. I tak dziś Paraskewa jest świętą od oczu i dzięki niej odzyskali wzrok wszyscy pobożni, którzy go odzyskali. Ewia powitała nas magicznym zachodem słońca, a port w Karystos ciszą i spokojem. Miejsce documowania znaleźliśmy bez trudu i poszliśmy w miasto. Zmodernizowana w XIX wieku pani Karystos ma świeży look. Jej nowoczesną stylizację zaburza nieco stojąca przy porcie XIII-wieczna wieża, ale że jest zrekonstruowana, jej wizerunek nie traci na młodzieńczości. Co myślisz o tym mieście? Jeszcze nie wiem. Na pewno jest taki... pewnie to jest kwestia tego, że jest po sezonie. Tak jest trochę pustawo i na przykład w porcie nie ma łódek czarterowych. No tak. Jest kilka łódek no takich ludzi, którzy żyją na jachcie. Bo tu są dwie części w tym porcie, prawda? Jedna część to jest, one są oddzielone zresztą taką piersem promowym i po jednej stronie cumują łódki czarterowe, a po drugiej takie ownerskie, tu zresztą za nami jest. I to są takie albo małe łódki, albo rybackie, albo takie stare, no takie w zasadzie żaglówki większość, prawda? Tak. No, no i tutaj podobno niemile widziane jest wpływanie. Zresztą pewnie jest płytko. No, a samo miasteczko? No właśnie. No właśnie. Na razie byliśmy tylko w forcie i na brzegu, więc może zmieni nam się zdanie, jak pójdziemy dalej, co? Grecja. Idziesz sobie, idziesz między różnymi budynkami, uliczkami. Tu bałagan, tu śmieci. Tu nowszy budynek, tu starszy. I nagle patrzysz między budynkami ruiny rzymskie. A ja tu dumam nad losem tego człowieka, co kupił ten teren i chciał sobie domek postawić. I wykopał zamiast domku ruiny rzymskie. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.